Dopiero w połowie X wieku autorzy z ościennych krajów odnotowali istnienie nowego władztwa pomiędzy Odrą a Wisłą. O Mieszku I opowiadano w Niemczech i w Andaluzji. Jego imię trafiło też do lokalnego rocznika. Co jednak oczywiste, państwo Piastów nie powstało z niczego i nie zrodziło się z dnia na dzień. Co więc wiemy o przodkach Mieszka i czy są to wzmianki wiarygodne, czy tylko konfabulacje? Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim, czy pierwsi Piastowie zostali zmyśleni? Patronem odcinka jest aplikacja BookBeat, oferująca dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków. Z naszym kodem możecie teraz wypróbować ją za darmo. Więcej informacji na końcu odcinka. Wyłącznie jedno względnie wczesne źródło przekazało szczegóły na temat przodków Mieszka I. Kronikarz Gal Anonim wymienił imiona jego trzech antenatów, również zasiadających na tronie. Pradziada Siemowita, dziada Lestka i ojca Siemomysła. Problem w tym, że Anonim nazywany Galem działał dopiero na dworze Bolesława Krzywoustego, na początku XII stulecia. Od śmierci Mieszka I dzieliło go sporo ponad stulecie. Od czasów przodków tego księcia półtora wieku z okładem i więcej. Dziejopisarz sam przyznawał, że nie miał dostępu do jakichkolwiek starszych zapisek. Opowiadając o prapoczątkach dynastii Piastów, opierał się tylko na ustnej tradycji, jaka była kultywowana w otoczeniu monarchy. Niemal nic nie mógł powiedzieć o przejęciu władzy w Wielkopolsce przez nowy ród panujący. Stwierdził tylko, że przed Piastami w regionie panował niejaki popiel. Ponieważ jednak Siemowit wykazywał wielką zacność, to z woli niebios został, cytuję, ustanowiony księciem Polski. Kronikarz nie wiedział, czy stało się to na drodze wojny, pertraktacji czy podstępu. Napisał tylko, że Siemowit popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. Dalej następowała opowieść znana każdemu. O tym, jak to przegnany popiel wielkie cierpiał prześladowania od myszy. A wreszcie został przez nie pożarty na pewnej wyspie. Legenda uchodzi za typowo polską, ale z badań nad literaturą średniowieczną wynika, że wcale taka nie była. Jak wyjaśniałem już wiele lat temu na kartach mojej książki Damy ze skazą, opowieść o myszach pożerających złego księcia miała genezę niemiecką. Dotarła nad Wisłę zapewne dopiero w wieku XI, wraz z rychezą lotaryńską wydaną za Mieszka II Lamberta. Dopiero później ktoś złączył ją z tradycją o popielu. Gal Anonim pokrótce opisał życie i dokonania każdego z wczesnych książąt. Kolejno Siemowita, Lestka i Siemomysła. Zrobił to jednak w sposób czysto schematyczny i pozbawiony jakichkolwiek detali, które dałoby się zweryfikować. Całość wywodu zajmuje we współczesnych edycjach kroniki zaledwie jeden akapit. Zacytujmy całość. Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej, zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu, w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością. Historycy przyjmują dość powszechnie, że wszystkie podane szczegóły były fikcyjne. Zapewne wymyślił je sam kronikarz. Inaczej ocenia się natomiast imiona, przytoczone przez Gala Anonima. Te nie mogły być raczej jego wytworem. Takie miana przodków krążyły najwidoczniej na dworze, pamiętano je i hołubiono. Tyle, że tradycja po kilku pokoleniach nie przechowywała już nic lub prawie nic poza nimi. Fakt, że coś chętnie powtarzano, nie oznaczał oczywiście, że była to informacja ścisła i prawdziwa. Czy dworskiej pamięci wolno w tym przypadku wierzyć? Czy w otoczeniu Bolesława Krzywoustego znano tylko jakieś
niekoniecznie prawdziwe imiona przypisywane antenatom władcy? A może przeciwnie, kultywowano autentyczną wiedzę o najwcześniejszych Piastach? W tej kwestii zdania są podzielone. Wielu historyków przychyla się jednak do opinii, że przodkowie Mieszka I faktycznie nosili imiona Siemowita, Lestka i Siemomysła. Spośród niewątpliwych autorytetów za takim stanowiskiem opowiadali się m.in. Karol Buczek, Henryk Łowmiański i Kazimierz Jasiński. Podkreślano, że podobne listy imion odarte z kontekstu są znane także z innych krajów i że w epoce wczesnego średniowiecza przywiązywano do nich dużą wagę, bo świadczyły o odwieczności rodu panującego. Zwrócono poza tym uwagę na pewną nietypowość imion pierwszych Piastów. Poza Lestkiem nie były to miana występujące, na ile można stwierdzić na podstawie dostępnych źródeł, wśród członków dynastii po przyjęciu chrztu. Nie wiadomo o żadnych Siemowitach czy Siemomysłach z czasów Bolesława Krzywoustego. Gdyby miana zmyślono, nie byłyby raczej tak egzotyczne. Odpowiadałyby zwyczajom dynastycznym, z jakimi Gal zetknął się na początku XII wieku. Kazimierz Jasiński zwrócił też uwagę, że akurat wywód trzech przodków, w przeciwieństwie do wcześniejszych i późniejszych partii kroniki, nie zawiera żadnych nieprawdopodobnych wstawek legendarnych. Nie brzmi jak baśnie, ale tylko upiększona lista antenatów. Nowe argumenty w sprawie przyniosły jeszcze nowoczesne badania archeologiczne, publikowane od początku XXI stulecia. Obecnie wiadomo z całą pewnością, że państwo Piastów nie narodziło się za czasów Mieszka I. Masywne grody państwowe w Wielkopolsce powstawały od lat 20. X wieku, podczas gdy Mieszko zapewne urodził się dopiero około 935 roku, a tron przejął po roku 955. Z kolei warownia w Gieczu, uznawana przez część specjalistów za możliwą kolebkę dynastii, została zbudowana już około roku 865. Ta data, pozyskana dzięki precyzyjnym badaniom dendrochronologicznym, zaskakująco dobrze współgra z listą akurat trzech przodków Mieszka I. W czasach tzw. pierwszego państwa Piastów, od Mieszka I po Bolesława Krzywoustego, polscy władcy najczęściej utrzymywali się na tronie przez około 20-30 lat. Jeśli podobnie było też wcześniej, to kariera Siemowita, pierwszego księcia z dynastii Piastów, rzeczywiście mogłaby rozpocząć się około 865 roku. Jeśli taka dawka historii to dla Was wciąż za mało, to myślę, że spodoba Wam się aplikacja BookBeat, dzięki której powstał dzisiejszy odcinek. Można z jej użyciem słuchać tysięcy audiobooków, w tym bardzo wielu książek historycznych. W BookBeat znajdziecie i Polskę Piastów Pawła Jasienicy, i bestsellerowe Chłopki, i chociażby moją Cywilizację Słowian. Wszystkich tych książek możecie posłuchać w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Z kodem Wielka Historia możecie przetestować aplikację przez 30 dni za darmo i przesłuchać w tym czasie aż 20 godzin. Oferta dotyczy nowych użytkowników. Możecie zarejestrować się na bookbeat.pl lub z użyciem linku, który znajdziecie w opisie. Jeśli więc na przykład od lat myśleliście, że warto sięgnąć po taką klasykę jak książki Jasienicy, ale nigdy nie mieliście czasu przeczytać ich na papierze, to teraz możecie to zrobić przy okazji czegokolwiek. Sprzątania, spaceru albo w drodze do pracy. Tak więc koniec wymówek i tylko wpierw polubcie to wideo i zasubskrybujcie mój kanał.